Można spróbować dwie. Będziesz miał hard Brexit? Z tego co czytam na czacie? Tak, polexit od razu. No sorry, wstawanie o takiej godzinie wymaga ode mnie. Poświęceń, wiem, znam te poświęcenia. W ogóle się zorientowałem, że powinienem sobie chyba zamówić jakieś przebranie na Halloween, bo nie dojdzie. Ale to tak na marginesie. Dobra. Okej, czyli ostatnim razem skończyliśmy tam, gdzie skończyliśmy. Czy chcemy zacząć od Redconu? Obiecanego rysi? Można. Obiecanego rysi. Dla mnie to jest dowoli. Mi to wisi, tak powiem dla rymu, ale nie wiem. Już nie możemy od tego zacząć, bo powiedziałem, że w sumie to było trochę bez sensu. Temu było to... Ale też byłoby rzeczywiście bez sensu, że nie pozwoliłem ci użyć skilla, który masz na karcie. No nie wiem, mam. Okej. Więc scena, jeśli dobrze pamiętam, była taka, że jeden z dowódców lesbijskich ryb latał sobie nad miastem. Ryb. Zwykłych ryb. Przesłyszałaś się. To było odniesienie do lesbijskiej ryby Fiza. No Jezu, stary memlolowy. Kot, uspokój się. Nie przeszkadzaj. Ej, właśnie się zastanawiałam, z kim Paul gada. Czy ja kogoś mam wyciszonego, czy co? Ja w ten sposób sam ze sobą rozmawiam. No. Tłumacząc, że nie słyszałeś tego. Aha. Tak było. Dobra. Tak czy siak, dowódca ryb latał sobie nad miastem, żeby zobaczyć what the fuck i kto je trzyma. I miał wątpliwą, znaczy Wiara ma wątpliwą przyjemność porozmawiania z nim. Nie był jakiś książę? Tak, książę pod mroku, znaczy pod wody. Nie pamiętam w ogóle jak się nazywał, oczywiście nie zapisałem sobie tego, więc whatever. Natomiast on cię traktuje, że jesteś po prostu wróżką, bo tak cię widzi. Nie zorientował się nawet, że jesteś śmiertelnikiem. A racja, coś było. Okej. Wow, ile ja mam tych aspektów, kurde, w porównaniu z tego Sirocco, to tego jest sporo. No, kurde, gramy w to już ile? 2 lata? No, za miesiąc będzie 2 lata. No. Zbierania śmieci? Przepraszam, co? Bo ja wciąż nie mam żadnego fajnego itemka. Oddałaś Blatowi? Tak, no, myślałam, że ta sylfa mi się fajnie kwalifikuje jako item. Jeden, nie? Jest przedmiotem. Wszyscy macie jakieś magiczne, a ja mam wróżkę. Szczerze powiedziawszy... Tak trzymam w ręce i macham jak takim berłem. Szczerze powiedziawszy, NPC-kin to tak działają. No tak. Jak tak myślę teraz, to masz także Bernarda. No, i jego wielką włócznię. Tak, znaczy jak będzie miał tą wiedzę, to będzie bardziej przydatny niż tego włócznia. Dobra, a właśnie, Bernard na razie jeszcze śpi. Nie śpi, tylko się uczy. Tak, tak, postanowiliście go przeprogramować, bo czemu nie? Studenci też tak mówią. Okej, więc... Ej, mam 7 stuntów, też macie tak dużo? Niektórzy tak. Też mam 7, nie wliczając stuntu przedmiotu, no to tak 7. Kurwa, najebane. Znowu, gramy w to prawie 2 lata. Ja 7 muszę sobie jeszcze obmyśleć. Ale ta. Okej. Okay. Tak więc... zaczynając tradycyjnie od tak więc. Wiara. Chciałaś użyć swojego once per session do zaprzyjaźniania się z NPC-ami, tak? Nie mam takiego. Chciałam użyć, ależ tak. Aha. Kiedy przekonuję do swojej racji.
Nie mam. To z NPC-ami już dawno wymieniłam na... A miała, właśnie kiedyś miałaś, a teraz już tego nie masz. Tu, już dawno. Wymieniłam to na głębsze zrozumienie chyba. Możliwe. Gdy próbuję kogoś przekonać do swojej racji, rzucam na Overcomes Clever. Ta. Tylko właśnie zastanawiałam się, pamiętam, że miałam jakiś pomysł z dogadaniem się z nimi na jakiej zasadzie. Mhm. Ale połowa jego... Ale to było 3 miesiące temu. To było 3 miesiące temu. Jeden co pamiętam to, że chciałam z nimi podpisać umowę. Trajesz, kicio mizio! No bo... Pomysł był mniej więcej taki, że w sumie i tak my sami nie będziemy dominować tego całego miasta, więc czemu by im go nie... Ale jesteśmy zdobywcami. Prawo pierwszeństwa i w ogóle. Jesteś pewna, że oddawanie im tego miasta to dobry pomysł? Ja cię raz bym mi zagłuszył. Czy jesteś pewna, że oddawanie im miasta to dobry pomysł? Takie było pytanie. O, no właśnie nie chodziło o oddanie. Tylko właśnie miałam na to jakiś pomysł, żeby to jakoś tak sensownie... Ha, to zależy na ile są honorowi, na ile jakakolwiek umowa z nimi by miała sens. No bo co, jak nie oni, to ktoś inny przyjdzie i się przypierdoli do tego miasta, nie? Możesz najpierw na coś rzucić, żeby wyczuć swojego rozmówcę. Adidas, przecież Syl może mi powiedzieć, co wie o rybach. Tak, może. Tylko, że Syl od dobrego, ile tam, 1000 lat nie była na powierzchni, więc nie wie, jak się aktualne... No tak, ale Kor jest zawsze taki sam, jeszcze ustalaliśmy, więc jeśli oni no się tak odradzają, to Kor czy są dupkami, czy... To, co Syl może ci powiedzieć, to, że oni zawsze byli trochę dziwni, w tym sensie, że mocno odsunięci, nazwijmy to, od pozostałych. A żyli sobie w swoich podwodnych miastach i budowali tam swoje swoją cywilizację, często w poczuciu wyższości nad powierzchniowcami. Aha. Hehe, wyższości, hehe. Aha. Ale w takich kontaktach czy coś? No bo aż tak właśnie nie mogli izolować nic. W kontaktach czy coś? Nie są szczególnie mniej lub bardziej honorowi niż średnio. Aha, jak wszyscy. Aha, dobra, czekajcie, pomysł miałam jakiś taki, żeby się z nimi dogadać, że my mamy pierwszeństwo do technologii, wpuszczę ich do miasta jak wszyscy wszystko przebadamy, a oni będą na zewnątrz i... Znaczy to ma... Nie, kurwa, dobra, bo ja myślałam z tego miasta zrobić coś w stylu Nowego Jorku, nie, albo... Nie, coś w stylu tej wieży... wieży... Jak się... U Sandersona była ta wieża w reżyserze, że miała teleporty do wszystkich tych i każdy mógł się tam znaleźć. Mam w głowie Urytiru, ale to nie było Urytiru. Tak. Nie? To nie to? Czy to? To to! No tam, gdzie miało chyba 12 pytań. Tak, to było Urytiru. Tak. Dobra, to do czego ja chcę go przekonać, to że... Ja to próbuję jakoś tam rozmowę poprowadzić, żeby wyczuć go. Znaczy, no. bez tego imponowania a la Vidal. Wolałabym to zrobić raczej po Wianowemu i z tą gadką go przekonać, że bardziej mu się opłaca z nami współpracować, niż z nami walczyć. Bo tak, Ragnarok? Okej, okay. Zanim... Tak. Mam propozycję, zanim będziesz próbować go przekonywać, rzuć na wyczuwanie intencji. Careful? Careful? Do wyczucia intencji? Hmm.
A co to jest? Overcom? Tak. Przeciwko trójce. A jak wyglądał nasz refresh? Ach, kurent czy siery. Mieliśmy ostatnio refresh? Bo nie mam nic odznaczone, a wiem, że na pewno używałam Hand of Goddess do cofki. Możesz sobie zrobić. Znaczy, możecie wszyscy zrobić refresh o ten. Aha, dobra, ja sobie pisałam tego. Nie wiem, czy mieliśmy sesję po tym, jak go sobie napisałam. Dobra, careful, mówisz. Czy styl może mi pomóc wyczuwać jego intencje? Mogę mieć od niej helpa? Tak. Okej. To wystarcza, że... Poczekaj, to mogę sobie to podbić, nie? Mam 4 te twoje punkty. No, możesz. Chcę wszystko wiedzieć. To mam 5. Tak? Okay. Czyli... No bo tutaj to jest... To rolo nie jest ze stylem. No wiem, ale to jest... Ale jest sukces. Okej. Okay. Jasne. Okej, okay. To przy sukcesie jesteś w stanie, jak z nim rozmawiasz, przede wszystkim zauważyć, że on jest inteligentny i podchodzi do całej sytuacji dość dyplomatycznie, ale znaczy nie jest w stanie ukryć, że nie traktuje cię jak równego sobie. Że uważa cię za wyższą istotę, rasę panów i tak dalej. I że trochę wręcz ubliżasz mu, zmuszając go do pertraktacji. Zamiast po prostu położyć się i oddać mu miasto. I jeszcze całować go po nogach za to, że zgodził się je od ciebie przyjąć i ci nie zabić za to. No dobra, to już wyczułam wcześniej. Tak. Coś. Co oznacza, że... ale też mogę ci dać w takim razie, że jest duża szansa, że nie będzie traktował żadnej umowy, jaką zawrzecie jako wiążącej. Że nie będzie? Nie będzie. Mhm. No, zrobi to na zasadzie dobra, niech ona sobie gada, a potem i tak my, jak już opuszczą tą pieprzoną tarczę, to... Poza tym też nie do końca ci wierzę, że macie Ragnaroka. Chyba po co poczekać na Ragnaroka. Aż skończą ten spacer z Leaf. I dopiero wtedy tutaj wrócić. I sobie z nim porozmawiać. Na zasadzie... No, na razie Tiera jest za daleko, żeby Ragnarok mógł pokazać pełnię swojego rozpierdolu. No tak, ale chyba go pozna, że to jest smok i że to jest ten smok. No, pff, jest szansa. Jak we mnie poznał wróżkę? Mhm. Bo chyba miał jakieś tam detektowanie. Wiesz, sam przede wszystkim fakt, że do niego podleciałaś na wietrze, bo podpowiada, no tak. Że możesz być wróżką. Ale bez sensu, przecież wróżka bez wiązania jest małym takim ze skrzydełkami, nie? No. A jestem duża. No. I nie mam skrzydełek. Iluzje. No tak, ale to by znaczyło, że jestem związana z jakimś człowiekiem. Być może. Albo jesteś jedną z silniejszych wróżek. Przecież nawet Sylia, jako najsilniejsza wróżka, nie potrafiła się zmienić poza tym z kolcami. To rumarcz. No, to mówię. Albo mam jakiś zajebisty item, który mi pozwala się zachować, jakbym była związana. Czekaj, czy są takie itemy. Ciekawe, do czego technicznie rzecz biorąc służą włócznie, które robi Sid.
Jak nie do osiągania w zasadzie efektu związania bez wiązania. I teoretycznie Bernard ma swojego smoka sztormu. Hihi. Hihi. Ej, dobra. Nie, to w sumie, znaczy, to jeśli cały plan z podpisywaniem umowy i generalnie osiąganiem... Jest ryzykowny, to znaczy nie masz gwarancji, nawet jeżeli go przekonasz, nie masz gwarancji, że dotrzyma słowa in the end. Tak, no nie, to właśnie to poszłabym w drugą stronę, żeby go po prostu przekonać, że żadnych umów, nic takiego, jeśli widzę, że traktuje mnie tak z góry, to... Dosłownie i przenośnie, bo wisi nad tobą, poza tarczą. No. Kurde, chciałabym go tylko i wyłącznie przekonać do tego, żeby uniknąć rozlewu krwi, żeby sobie odpuścili, bo mamy Ragnaroka. No w sumie może mi po prostu uwierzy, że mamy tego Ragnaroka. Dobra. Albo że era wielkich bohaterów wróciła, nie wiem jak można nas nazwać. Albo... No! Coś w tym stylu, żeby po prostu... Kurczę, odpuśćcie sobie, wiecie? Mam prawo, tak. Odpuśćcie. Dla waszego dobra. Tak. Tak. Na marginesie jeszcze powiem co do tego, że bez związania nie mogą nic robić. Mam przynajmniej jeden kontrkazus, to znaczy, że duża grupa wróżek pomogła tej. A Śnieżynce wylecieć ponad sztorm. Czyli bardzo niewielkie, rudymentarne moce mają. No w sumie jeszcze Sylwa przecież się oferowała, żeby być przyzwańcem. Tak, że Sylwa jest wystarczająco potężna, że może być summonowana. Podobnie jak na przykład Bahamut. Dobra. To generalnie ja chcę być pokojową wianką, która... Złóżcie broń, to nikt nie ucierpi. Dobra. Pozwolę ci na to rzucić, ale to nie będzie proste, żeby go do tego przekonać. Myślę, że to jest poziom trudności jakiś 6. Dobrze. No i rzucam tylko na to, ależ tak, nie? Bez I Reject Your Light, nie będę robić żadnych iluzji. Kurwa, chyba że... chyba, że zrobisz iluzję Ragnaroka, tak? Właśnie tak o tym pomyślałam! No przecież to by miało największy sens. Ale on by zobaczył, że to jest iluzja. Bo już zobaczył, że ja używam tego i zdradził się z tym komputerkiem, który coś... No, tak. Nie, to bez sensu, to bym straciła wiarygodność. Nie, to rzucam po prostu na tak. Dostaję plus jeden od syl? Tak. To rzucam z plus 8. 8. Ile miałam przerzucić? 6. 6. A jak mi się wydaje jeszcze jednego fate pointa? Wydaje sobie. Nie daje za wygraną. A chociaż okay. Pomaganie innym też pasuje. Ale kluczowe, co chcesz osiągnąć? Czy chcesz osiągnąć, żeby was wypuścili z tego miasta, nie robiąc wam krzywdy, czy żeby sobie poszli? Ha! Nie chciałam, żeby nas wypuszczali z tego miasta. To nie było w ogóle... Chciałam, żeby się odczepili tak właściwie. Aha, żeby czyli żeby... odejść stąd i wychędzasz się sam w skrócie. No tak, coś w stylu raczej, że byliśmy pierwsi, mamy Ragnaroka, mamy przewagę siły i... Okej. Okay. I chcemy uniknąć walki, bo no, to jest niepotrzebne. Dobra. Aha, i wydałam tego fate pointa, więc mam 10. Dobra. Okej, okay, przekonałaś go. Jego reakcja jest mniej więcej taka. Nie widzę powodu, że... Nie rozumiem w jaki sposób... Znaczy, gdzie znalazłaś legendarny miecz i... A w jaki sposób jesteś w stanie go używać? Ale jestem w stanie uwierzyć, że jest stanowić większe zagrożenie niż zakładaliśmy. W związku z tym wycofam swoją armię. Ale mogę ci obiecać, że wrócimy i to miasto będzie nasze. Ja tak myślałam, że się skończy tym, że wrócą. Proszę, uniknijmy rozlewu krwi. Więcej krwi! Unikniemy rozlewu krwi.
Co? Jeśli tak. broń nie rozwiązuje twoich problemów, to znaczy, że nie używasz jej wystarczająco dużo. Tak. Mordaka. No nic, ja mam takie ech, ale może jeśli przylecą, to będziemy już mieli jeszcze więcej pokazówki, żeby sobie poszli. Poza tym, że chyba inne armie się gdzieś tam gromadziły, nie? Ale to jak działają te boosty w końcu? Bo jak się podbijam ze sceną, to dostaję boosta, nie? Tak, czyli do następnej akcji przeciwko nim będziesz miała jeszcze plus 2. Boosty tak nie działają. A jak działają boosty? Chciałbym, żebyśmy ustalili raz. Specyficznie sprawdzałem ostatnio, boost jest opisany jako coś bardzo, bardzo krótkotrwałego. A, no tak, krótkotrwałe. Czyli jakbyś teraz wykonywała jeszcze jakieś działanie przeciwko niemu, które się skończy rzutem, to miałabyś następny plus 2. A to czekajcie, to opłacało mi się w ogóle wydawać fate pointa, bo jedyne co dostaję z sukcesu ze stylem to boost, nie? Zależy na jakim wucie. Tak. Zastanawiam się, co mogę ci zamiast tego dać za styl, za sukces ze stylem. Przy czym boosty można także dać innym. To jest efektywnie jednorazowy atut, aspekt, który tam trwa parę sekund. Tak. To albo nie wydawaj tego, albo mam kawałek pomysłu, tylko muszę go jeszcze chwilę przemyśleć, co możesz dostać za styl, ze stylem. No nie, bo jak będziesz na siłę, to mogę po prostu nie wydawać, nie? No miałam. Dobra, to nie wydawaj. Spoko. To tak jak odlecuję, to ja robię facepalma tylko. Okej, ale w ciągu kolejnych kilku godzin widzisz, że zaczynają się robić ruchy i ryby powoli zaczynają się wycofywać. Nie, w tym momencie jedna z ich flanek jest zaatakowana przez jakieś siły, które w tym momencie są trochę za daleko, żebyś mogła dokładnie zobaczyć. Widzisz wymianę ognia zarówno rzeczywiście płomieni, jak i laserów. A potyczka dość szybko się kończy. Ktokolwiek atakował najpewniej się tak szybko jak uderzył, to tak równie szybko się wycofał. Stoimy tam już we trójkę i wszyscy robimy facepalmy. Być może. Nie, Ragnarok kiwa głową z lekkim uznaniem i zaczyna coś mówić o partyzantki podjazdowej wojnie, gdzie najwyraźniej ktokolwiek ich zaatakował ma dużo mniejsze siły. Liv, robisz facepalma chociaż? Liv jest na chwilę obecną zajęta bawieniem się tym swoim paralizatorem. Elektryczną pałką. Tak. Próbuję się nią porazić. Celujesz w udo, czy w jakąś inną część ciała? Prawdopodobnie w przedramię. Okej. Strzeliłaś sobie w przedramię i teraz twoje ramię śmiesznie wisi i w ogóle go nie czujesz. Jak trochę się... Jak tak wiesz, zrobisz parę ruchów do przodu i do tyłu, to zaczyna tak sobie dyndać śmiesznie. Okej. Jeżeli po jakimś czasie ten nie uspokaja się, to staram się ten użyć odrobiny magii, by się wyleczyć. Jeżeli się... A nie, ta magia tu nie działała pod tą tarczą? Dlatego Liv musiała tej przemowy używać, żeby leczyć chyba Bahamuta.
Moce Liv działają, grubsza. Tak? Myślałam, że moje działają tylko dlatego, bo mam syl tutaj. Przecież Flawius nie mógł nic zrobić. No. Twoje nie przestaje przypadkiem działać też jak byłeś pod tarczą, a nie chwila, summoning przestał na bank. No. Iluzję nie jestem pewien. Nie no, iluzje działają, bo mam syl obok. No. Rozmaczono. Już szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Szczerze mówiąc też już teraz nie pamiętam, jak ta tarcza konkretnie działała. Ale Ragnarok... Na pewno odcinała wnętrze od zewnętrza. Ragnaroka na bank leczyła, przy czym nie wiem, czy wtedy tarcza nie była zdjęta. Mogła być. Więc przydałby się pod tym względem ruling szybko. W sumie pod tarczą może nie działać leczenie. Okej. To staram się to przed ramię Welb rozchodzić efektywnie. Okej, okay, po jakimś czasie zaczyna najpierw mrowić, potem boleć, a potem... No. Przy intensywnym bólu, ale zaczynają mięśnie znowu działać. Okej. Okay. To wiecie, co mowa o tym eksperymentach. Oczywiście będzie próbować na inne kończyny. Jak przestaje boleć, to biorę ten laskę i poprawiam. Okej. Okay. Przy czym, jako że zaczynam mieć doświadczenie w tych... no... Powoli jak działa biologia, a przynajmniej pamiętam z grubsza instynktownie, to staram się ten ładunek w sobie przechwycić. Bez dostępu do magii chyba będzie, powiem po prostu lol, nope. Sama ta pałka to nie jest przypadkiem też magia? Alchemia. Ciekawe, bo wcześniej, że to są efektywnie magiczne baterie. Tak, znaczy... alchemia nadal działa na manię, czyli technicznie rzecz biorąc jest to magia, ale to jest magia bardzo ucywilizowana i ztechnologizowana. Ogólnie wszystko, co tutaj się dzieje, to jest magia. Nawet chemia i biologia to jest magią. Karbunkle odpowiadają też właśnie za chemię i biologię, bo tego ostatnio miałem. Tak. Czyli nie tylko fizykę i matematykę. Mhm. Czyli karbunkiel też mógłby stworzyć ogień? Ta akurat jest bardzo fizyka, no ale... Tak. W sumie jakie biologiczne rzeczy może karbunkiel zrobić? Jakaś przemiana materii, czyli taka alchemia, to w sumie coś jest takiego bardziej chemicznego, no, fizycznego. Myślę, że może na przykład być bunkiel odpowiedzialny za naturalny cykl życia i śmierci? No za Charon czy Kostuszar? No właśnie. A to już... Ale tak. Za to, żeby dusze szły do źródła, a tak? Tak. Że rośliny rosną jak słońce świeci? No. O. Jak wykorzystać fotosyntezę? Dobra, idę rozkminiać. Boże, jak użyć fotosyntezy do nowych powerów. Co ciekawego można z nią zrobić, nie? Czy to się skończy wianą jako Captain Marvel? Znaczy, może nie tyle Captain Marvel, ale w tym momencie kojarzy mi się JoJo, gdzie postaci mają różne naprawdę dziwne umiejętności, ale i tak autor potrafi bardzo kreatywnie wpaść na pomysł, w jaki sposób one mogą być groźne. Tak.
Moja fotosynteza. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o dziwne umiejętności, to dla mnie powiedzmy pierwsza część LWW-ek i tutaj rządzi. Z supermocami typu zmieniam ręczniki w metal. Naprawdę chcesz odpalić raz na sesję, żeby zanegować sparaliżowanie się pałką paraliżującą? Nie, bardziej mnie ciekawi, w jaki sposób ta umiejka działa w kontekście tej tarczy. W kontekście tarczy umiejka nadal powinna działać. Ja bym to trochę rozumiała coś jak właśnie ten kazus syl. Nie? Bo to jest twoja natura driady, a nie twoje ciągnięcie ze źródła. Tak. Staram się po prostu rozkminić ten, gdzie jest granica pomiędzy maną jako lolcary, a maną jako te. Nie wiem, eyeballuję za każdym razem, jak próbujecie coś zrobić. Good to know. Jakby co, to Leaf następny czas spędza na robieniu eksperymentów. Okej. Okay. Znaczy, paraliżowaniu regularnie różnych części swojego ciała. Jup. A nie chciałabym wziąć Ragnaroka na obiekt testów w sumie. Chociaż no nie, bo nie będzie miała... Opisz też rękę. W pewnym momencie widzisz, jak Leaf biega z wywalanym ozorem, ponieważ ma sparaliżowaną szczękę. Tak, z pewnością postanowiła to polizać. To dziwne, że działa tylko na... To było lecznicze? Co by to miało robić? To miało być do walki, czy do... Skąd to macie? To jest magiczny paralizator. No tak, ale paralizator działa na całe ciało, nie na jeden element, nie? To jest magiczny paralizator. Poza tym rule of fun w tym momencie mi się włącza. To nie jest tak, że na całe ciało... Znaczy inaczej, no przewodzi prąd. Kwestia, ile go postanowisz przewodzić. Zważywszy, że Leaf nie chce się podłączyć pod napięcie przez parę sekund, tylko chce wyczuwać, jak to konkretnie działa. To ten. I jeżeli... Tak, podejrzewam, że to bardziej jest na zasadzie, że sobie robisz krótkie strzały, a nie, że wciskasz guzik i przykładasz, tak? Tak. Jeżeli pyta się in character, dlaczego nie na Ragnaroku, to Leaf całkiem poważnie odpowiada pytaniem, a jak w inny sposób mam na innej osobie poczuć, jak to działa? No nie, no właśnie o to mi chodzi, że to bez sensu. Dobra, tymczasem Vidal, Flavius, Tiera i reszta wesołej gromady. A to, co wy widzicie po tym, jak okręt wreszcie opuścił się pod sztorm, to że no cóż, jest powiedzmy, nazwijmy to nienaturalnie ciemno, ponieważ nad waszymi głowami wiszą ciężkie burzowe chmury. Natomiast druga, nawet bardziej problematyczna rzecz, to nagle zaczynacie gwałtownie tracić wysokość. Boże, nie ma prądów eterycznych. Chyba mogłem pomyśleć o tym wcześniej. Co robicie? Myślę, co by Wiana zrobiła na moim miejscu. Staję na środku okrętu, zanim to się stało, to Flavius był trochę w takim funku, po części rozmyślając właśnie nad tym ostrzeżeniem, które dostaliśmy wcześniej, że musi uważać ze swoimi mocami, bo jak przesadzi, to może zabić świat efektywnie, bo przesadzi ze źródłem. Co prawda, pewna część tam pamięta, że sam nawet Diablo stwierdził, że masz alternatywy. Bo ani Diablos, ani Aleksander nie są ze źródła, więc teoretycznie pozwalają mi cheatować system. Mhm. Ale no powiedzmy, że Flavius znowu to jest kolejna cegiełka do jego budynku spierdolenia, jakim stało się jego życie. I całe to szaleństwo i tak dalej, które go spotkało. Z jednej strony nawet już zaczął akceptować, nawet wcześniej, jak ona się nazywa, Lilith. Jako takie oparcie.
Więc teraz jak odkręt zaczyna opadać, to Flavius może nie jest najbystrzejszym narzędziem w tej skrzynce, ale powiedzmy instynktownie może złączyć pewne fakty. I liczy na to, że co prawda tu prądów etrycznych nie ma, ale nie jest pod tarczą, więc powinien być w stanie się, że tak powiem, skontaktować, mieć dostęp do zewnętrznego świata. Więc staram się gdzieś stanąć na środku okrętu, zapieram się nogami o pokład, unoszę dłonie, trochę taki T-posing, ewentualnie coś pomiędzy tym a zbieraniem energii na Genkidame. Aha. I zaczynam. W sumie to chyba bardziej, najbardziej na Garudę musiałbym się powołać. Mhm. Bo Diabeł co prawda ma ataki grawitacyjne, ale on jest bardziej w kierunku zniszczenia, a nie. Tak. Sekunda, więc zaczynam inkantować. Watashi okiku. Kuki no idai na senshin. I tak powtarzam, że przywołując Garudę. I starając się tak naprawdę tworzyć. O Jezu, jak my to robiliśmy na powierzchni? No nie generuje prądu eterycznego, tylko... Znaczy, ostatnio co robiliśmy, to wtedy ten... Unosiliśmy tą wielką kamienną płytę z tak, wieśniakami, tak, ale wtedy mieliśmy jeszcze tego, karbunkle antygrawitacyjne do pomocy. Znaczy ogólnie ja sobie wyobrażam, że to skupia moją całą uwagę, bo staram się to robić. Czasami zapominam, jakie bullshity robiliśmy na tej sesji. Tak, bo staram się to po prostu wykorzystując. Czy Garuda odpowiada za wiatr eteryczny? Jup, dlatego właśnie w momencie, gdy przyzywasz Garudę, po pierwsze, uczucie jest takie, jakby potężna wiatrowa ręka złapała okręt i dość gwałtownie zatrzymała jego upadek. Po drugie, teraz patrząc na świat poprzez moc Garudy, a wyczuwasz, że tu na dole prądy eteryczne też są, tylko nie są tak powszechne i ogólnodostępne jak ponad sztormem. Masz wrażenie, że wśród wielu rzeczy, które sztorm robi, również napędza wiatry eteryczne. I głównym problemem jest to, że znaczy jesteś w stanie w tej chwili skierować okręt na jeden dość silny strumień wiatru eterycznego, który pozwoli się utrzymywać. Natomiast to w zasadzie możecie z grubsza dryfować tam, gdzie was ten wiatr poniesie. Jeżeli chcielibyście latać bardziej swobodnie, to musicie upgrade'ować silniki. Właśnie tak myślałem, bo pewnie te... No bo kurde, chyba tutaj latają. Albo latali, kurde, laganie bez sztormu, więc... Coś muszą tu mieć. Kurde, ale... Ale ta jest na tym. Niestety swojego głównego technika, który mógłby tak. To dostosować, ten zostawiliście na górze. Tak. Ale będzie żyj swoim własnym życiem, tak. Możesz później iść na przygodę, ale ty musisz sama być tego... Kurwa, Maciek, zechciała mi się być... Kurde, odpowiedzialny. Dobra. Wiem, że ty. Dobra, to konsultuję to z Flaviusem. Okej. Okay. Czyli co, musimy lecieć wzdłuż tego? Jeżeli chcę. Wcale nie railroading, nie? Zapewne tak, bo jestem w stanie to trzymać przez jakiś czas. Bo jak z nim gadam, to ja non-stop mam ciągle tą samą pozycję, bo. Pomimo swojej mocy wyobrażam sobie, że muszę się na tym skupiać w całości, ponieważ tak, to jest bardziej metoda brute force'owa. Tak, ponieważ może mam sporo siły, ale nie wiem na ile byłbym w stanie to wytrzymać i ciężko mi się skupić na czymś innym, więc nie jestem w stanie powiedzieć jak daleko jesteśmy. Okej, dobra, kładę rękę na ramieniu Flaviusa i... kurwa, nie wiem, przysyłam mu moc, zaczynam pod nosem nucić coś grudowego i tak dalej, nie? Okej. Znasz chyba już hymn Garudy, w związku z tym, w momencie, gdy ty zaczynasz śpiewać, czy tam nucić, to Flavius czujesz, jak
nagle, powiedzmy, nacisk na twoją duszę, czy na twoje moce gwałtownie słabnie i okręt dużo spokojniej zaczyna płynąć. W końcu łapie ten wiatr eteryczny, który znalazłeś i unosi się już zupełnie spokojnie. Jeden Flavius, zapomniałeś, że na tym rejsie jesteśmy wspólnie? Jesteśmy razem? Możliwe, że tak, kapitanie. Po prostu dużo się dzieje, o niektórych rzeczach zapominam. Ale robię jeden disclaimer, że o ile nie czuję tej presji, to jestem w pozycji standby, znaczy nadal, jeżeli nagle trzeba byłoby dorzucić więcej mocy, to jestem gotowy. I przy okazji, mówię, nie jestem od tego specem, ale Flavius rzuca, będę na pozycji w razie czego, ponieważ zaczynam kombinować, że jeżeli to są prądy eteryczne, to możliwe, że my nie tylko my o nich wiemy, więc jest spora szansa, że największa szansa na kontakt z czymś, co może nie będziemy chcieli spotkać, będzie właśnie przy nich. Więc ogólnie dalej jestem na pozycji i pomysł będzie taki, że jeżeli będzie jakaś, szykowała się jakaś walka, że ktoś będzie chciał nam po prostu najebać z jakiegokolwiek powodu, to korzystając z tego prądu eterycznego, to będę próbował forsować, że dorzucić więcej mocy od siebie i zrobić efektywnie nitro boost. Okej. Okay. Garudy Flavius wytrzyma. Po pierwsze, jak tylko opuszczasz, powiedzmy, trochę koncentrację, ponieważ nie potrzebujecie już potęgi Garudy, żeby się utrzymywać w powietrzu, słyszysz podekscytowane klaskanie za plecami i głos Lilith. Brawo, Flavius. Dobra robota. Dziękuję, Lilith. Tak, i właśnie, przypomniałem sobie, że ona już nie wygląda jak... bardziej do niego już, że tak powiem, miała dobrze się rozwijająca nastolatka. I nawet chyba już się przekonałem do tego, żeby nie mówiła panie, czy jak tam się zwracała, tylko że właśnie... Tak, tak. Okay. Pamiętałem o tym, dlatego powiedziała Flavius. Okej. Okay. Nawet taki trochę zmęczony, ale przez uśmiech... No tak, byłem lekko zaskoczony, ale udało się. Okej, na pokład wychodzi też Śnieżynka. Gromek trzyma się jej... Czekajcie, Gromka zjeździliście ze sobą, nie? Tak. Tak, okej, to Gromek w takim razie trzyma się jej spódnicy i z zainteresowaniem ogląda, no cóż, nowy świat. I can show you the world. Okej. Vidal, ty stwierdzasz dość szybko, że prąd, na którym się unosicie, nie do końca prowadzi we właściwym kierunku. Czy kojarzę cokolwiek, co mogłoby to poprawić? Tak, upgrade silników, który możecie dopiero zrobić w Alagańskim mieście, jeżeli jakoś się do niego dostaniecie. Śnieżynka też się rozgląda właśnie po okolicy i mówi, że jeżeli będziemy kontynuowali wzdłuż tego prądu, powiedzmy, wzdłuż tego prądu, to najpewniej zbliżymy się do gór, które są jej domem. Tak, ale... Kurde, miałbym pytania, ale chyba bardziej akuratnie. Bo się zastanawiam, czy Vidal czuje więź z Wianą. Nie. Fuck. No to właśnie, ja w ogóle nie pamiętam, czy my mamy jakiekolwiek dane, poszlaki, gdzie w sumie musimy się kierować, w jakim kierunku, do jakiego miasta? W zasadzie miasta? To bez więzi nie bardzo. Znaczy, a moment, a to nie było, że tak rozmawialiśmy jakoś? Czuje Bahamuta? Nie, chyba nie, jak jest tarcza. Nie, bo jest podniesiona tarcza. Znaczy, inaczej, Vidal, mniej więcej kojarzysz, gdzie jest miasto, bo wcześniej czułeś Wianę, więc jesteś w stanie, powiedzmy, ogólnie triangulować. Mhm.
I wiesz, że lecisz nie w tym stronę, co trzeba. Mhm. Ale dopóki w mieście nie opuszczą tarczy, ciężko będzie ci ją znaleźć. Tak, ale to jest jedno, a drugie? Dziękuję bardzo. Ale właśnie nie mogę na razie nic z tym zrobić, bo nie mam silników, a na zwierzętach też nie polecimy, bo one też lecą na prądach eterycznych. Jup. Czy jakiś bullshit mogę zrobić? Ja nie mogę za bardzo w tym momencie, czy... Znaczy, miałem jedną ideę, tylko właśnie przypomniałem sobie, że my w sumie nie wiemy dokładnie, gdzie oni są. Bo mój pomysł był taki, że po prostu właśnie robię nitro i po prostu wykorzystuję ten prąd, żeby w pewnym momencie zrobić taką katapultę z tego prądu i robić efektywnie glajdowanie w stronę... Znaczy, powiem w ten sposób. Pomiędzy wami dwoma jest możliwe lecenie poza prądem na Garudzie. Mhm. Nie jest to niewykonalne, ale nadal musielibyście ich znaleźć. Poza tym prawdopodobnie... Cóż, nie jesteście pewni pozycji miasta. Podejrzewacie, że może zająć wiele dni, zanim dolecicie w jego pobliżu. Może nie do ślady. Więc... podtrzymywanie przez tak długi czas magii Garudy byłoby, pomijając, że tytanicznym wysiłkiem dla was obu, to być może kazusem przesada i zabijamy... Tak, bo nawet pamiętam, że nawet jak żeśmy robili ten bullshit z ewakuowaniem mieszkańców, to robiliśmy przerwy. Tak. Dobra. Znaczy, ja bym chciała, jeśli chodzi o namierzanie, bo tam było to wyjście tajne, przez które już gadałam z Widalem, nie? Więc jeśli im to zajmuje parę godzin, to ogólnie, żeby było jasne, to mijają godziny całe. No właśnie, więc po jakimś czasie, po tej naszej pierwszej rozmowie, to ja bym poszła tam zobaczyć, jak im idzie, nie? Więc mogą zobaczyć w pewnym momencie, w którą stronę powinni lecieć. Okej, tak, więc nagle... dobra, Widal, nagle połączenie z Wianą się aktywuje. Wyczuwasz dokładnie jej obecność i kierunek, w którym jest. Mhm. I prawdopodobnie chwilę później słyszysz jej głos w głowie, bo czemu nie? Dzień dobry, dzisiejsze sprawozdanie z nowiny w mieście. Ryby, jak to powiedzieć, ryby opuściły broń, ale były flankowane? Albo Ragnarok, jak to szło? Byli podchody? Partyzantka? Jakieś słowo w każdym razie, więc uważajcie na siebie, jak będziecie lecieć. Właśnie, a propos tego. Czekaj, jak to przy... Dobra, ogólnie motyw jest taki, że w tym momencie, jak się z Wianą łączy, to można wyczuć z mojej strony nadal pewność siebie, ale jakby trochę może bardziej dojrzałą. W sensie, że nie pochodzi ona z takiego zasłaniania się przed poczuciem winy albo nadrabiania jakichś tam w głowie niepewności, tylko bardziej jest taka naturalna na podstawie tego, co dokonałem. Że po prostu coś tam udało mi się ogarnąć. No i to po pierwsze, a po drugie mówię, że jest problem, bo tutaj trochę na innej zasadzie działa ta komunikacja statków i w sumie inne zasady działania tego. Wtrącę się jako gracz. Czy Vidal jest w stanie ocenić przez to połączenie mniej więcej o jakim dystansie mówimy w kwestii kontekście długości lotu? Tygodnie. Okej, to nawet jeżeli wiemy, gdzie są, to my dwaj przez taki czas nie jesteśmy w stanie utrzymać statku bez upgrade'ów. No, sorry. Dobra. Jasne, ale jasne. No wiecie, bo to... Wiana, która ma takie, bo gadamy we trójkę, nie? Bo Flavius musi do nas podłączać.
Tak, możecie. To ja, widzicie, sprawę. Sam jest jeszcze w tej drużynie mistrzem od połączeń, więc kurwa, jakby się nie był w stanie połączyć, to by się zdziwił. No, podłączyć pod nasze połączenie, nie? W takim sensie, bo my gadaliśmy. Tak. Związek dusz. To jest taka wianka, która stanowczo chce wierzyć w to, co widziała i słyszała. Więc jest wianka, która... Ale to będzie wszystko dobrze. Ona powiedziała, że będzie dobrze, więc za niedługo może wystarczy, że poczekacie i wtedy będę mogła już użyć to tak jak kiedyś, nie? Bo z nim będzie wszystko dobrze. Nasz problem jest taki, że teraz nawet nie możemy się za bardzo w waszą stronę kierować. Bo potrzebowalibyśmy kogoś, kto się zna bardziej na tej technologii, żeby przekalibrować silniki na statku. Spokojnie, Bernard jeszcze jakiś miesiąc będzie w tej tubie. Nie? To zaraz, w jakiej tubie? Miało być kilka dni, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno nie miesiąc. Razy, ale to się zmienia, kurde, z rozmowy na rozmowę, więc... Nie, dobra, to ja sobie śmieszkuję. Chyba, że mówisz in real life, bo rzeczywiście następna sesja pewnie za miesiąc. Ja tak pragnę przypomnieć, że to wszystko ma logiczne teraz wyjaśnienie pod tytułem popsuł się czas. Tak. Nie popsuł, tylko się morfuje. Tak, kurwa, jak Power Rangers. Tak, dlatego... Po co ewoluował? Eldritch Abomination. I dlatego ten licznik na tubie będąc zachowuje się jak pasek postępu w Windows. Pozostało 5 minut, potem 6, 7... Tak. 3 dzień. 100%, 101%. A, dobra. Wracając jej charakter. Aha, przebudowanie silnika. No to tak, to pewnie będziemy mogli załatwić w mieście. Tak, to na razie... z drugiej strony. Ewentualnie możemy zdalnie. Możesz zrobić... No bo jeśli mi tu wyjaśnisz, co się dzieje z Bernardem i co będzie umiał. Co się dzieje z Bernardem? To może powiedzieć, że ewentualnie możesz robić za taką komunikację. Na razie główny jest problem taki, że my jesteśmy dni, jeżeli nie tygodnie od was, a przez taki długi czas możemy nie znaleźć prądu, który wjedzie do was, a my nie mamy z Vidalem tyle sił, żeby podtrzymywać statek non-stop. Więc nawet jak wiemy teraz, gdzie jesteście, to nadal musimy rozwiązać problem, jak się do was dostać. Vidal, rób catch-up ze swoją siostrą, ja na momencie robię miuta. I wracam do... Muszę się Isanny czegoś zapytać. Okej. Więc możemy... Vidal może gadać, kontynuować scenę z Wianą. Co opowiadam? No. Że... Ale właśnie... Jak, a tak, ja się... Chciałam, tak wyciągam rękę, chciałam skończyć mówić, kiedy Flam się rozłącza, nie? Że nie wiem, w sumie, czy nawet jeśli to dowróci do formy, to czy będę w stanie przerzucić cały statek, wiecie, do tej pory robiłam tylko... Ciebie i dwie osoby maksymalnie. No to jesteście tam we dwójkę, trójkę. Ty, Leaf oraz Ragnarok. I Bernard. Ragnarok. A, Boże, czwórka. A, dobra. A no to możesz na statek skoczyć. Dużo, ale może nie? No ale nie ty wiem. Możesz się na statek skoczyć. A, siebie na statek i wtedy zrobić tego... To co? Nie, możesz was na statek skoczyć, że wy możecie do nas poskoczyć. Tak, i wtedy Bernard będzie tam osobiście z wiedzą, żeby przekalibrować silniki. Troszkę taki mądry. Ale ci... Tak. Za te 4 miesiące, jak w końcu. Kolejna wersja za 4 lata. No właśnie. Dobra, więc co? Ja się... Zapytam, bo piszę nad tą tubą. Wiesz co, ja się ten. My tu spróbujemy ogarnąć, co trafimy. Może nie wiem, po drodze znajdą się jakieś miejscowi czy coś. To Isana może... mówiła, że lecimy w kierunku do jej domu. Więc może tam się uda coś zmienić. Ale. A w ogóle. To słuchaj, co się stało na górze. I jej opowiadam. A gadaliśmy już chyba po tych wydarzeniach. Nie. Nie? Chyba nie. To jaka jest reakcja Wiany? Moment, bo chyba ostatnio jak ja mu opowiadałam o tej Wianie, co się cofnęła tej z przyszłości. Aha, to było jeszcze przed bitwą. Przed bitwą, no. Tak, bo bitwa, zaraz po bitwie i jak się
czas spieprzył, to mam wrażenie, że tylko była krótka wiadomość wysłana, że... Nie, zaraz. Nie, dobra, już nieważne, mi się popierdoliło. Nie, bo ogólnie zepsułaś czas, potem się cofnęłaś, a potem przyszły ryby i trzeba było podnieść tarczę i od tego czasu chyba już nie rozmawialiście. Nie, czekaj, rozmawialiście jeszcze raz przez to tajne przejście? Nie, właśnie, bo... No. Był incydent z panią, wtedy się cofnęłam i wtedy to wypadł z gry. Tak. I potem ja szłam zaraz po pani podnieść tarczę i wtedy się cofnęła Bianka. Tak. I wtedy miałam z nią rozmowę, pomimo podniesionej tarczy. I potem dopiero Ragnarok powiedział mi o tej dziurze, przez którą można pogadać z Vidalem. Więc ja mu na bank mówiłam o tej Wiance, co się stało. O Wiance, tak, bo o Wiance na pewno mu mówiłaś, ale to chyba nadal było przed bitwą. No właśnie. Czyli teraz z kolei Vidal opowiada tobie o tym, jak to się odpierdoliło na górze. Wszystko? Och, mówisz mi o tym przemienionym... Jak mu było? Tauli? Którym? Smok. Już ci mówię, jak się smok tego nazywał. Jak znajdę? NPC. Nie. Tu? A ja tak na marginesie. Czy to oznacza, że starsza Wiana, rozmawiając z młodszą Wianą, nie używała magii? Miała ten... używała to, on się nawet pokazał nad nią, nie pamiętam, że się pokazał. Ale pod tarczą przecież nie działały sumony? Tak, właśnie tak. O to chodziło, że miała tę rękawiczkę wypisaną. Jak to stwierdziła starsza Wiana, prymitywna alagańska technologia jej nie powstrzymuje. Tego tekstu nie pamiętam. Znaczy, może nie powiedziała tego wprost, ale tak zasugerowała. Znaczy, no właśnie, myślałam, że ta rękawiczka daje jakieś bramki. A co do smoka Balandora, to nazywał się Lao Jung. No, byłam blisko. Kurwa, ten chuj. W kontekście Sida. Tak. Ale nie chcę cię straszyć, ale chyba... Czy on coś krzyczał konkretnie, że nas załatwi, czy że Wiankę załatwi, czy jak to mówił konkretnie? Znaczy on jest... Mogłeś wyczuć, że... kompletnie postradał zmysły. A. Że jest pierdolnięty i że w zasadzie w tej chwili ma trochę ork mentality. To znaczy, jak się go skieruje w kierunku czegoś, to on to zniszczy. No, ogólnie nas nie lubi chyba. A was nie lubi, ponieważ to ostatnie wspomnienia przed śmiercią? To wy. Znaczy, nie muszę mówić mu jesteś konkretnie. Taki, któremu rzucają kamienie na głowę. Pamiętam, że oni go mieli zakopać, nie? Tak. I ta Liv rzucająca te kamienie tą łopatą uformowaną z drewna. Jeszcze dywakujący, czy go obrobić najpierw. Tak. Och, no. No i pamiętam, po tamtej sesji była głównie sugestia Pola, że nam się nie spodoba, co się stanie, bo nie wzięliśmy lutu. Znaczy, dzięki temu nadal ma cały swój ekwipunek, nie? Tak. A. Bo od początku planowałem, że jest tylko only mostly dead i Sid go znajdzie wystarczająco szybko. Typowe. To jest kazus zostawienia Anakina na Mustafar, nie? Ale właśnie Gavin strasznie szybko umarł w porównaniu do tego Belandora. Nie, bo on nie miał tego uchodzenia. Chyba, że miał, ale jesteśmy na tyle derpami. Byliśmy jako dzieci, że... Zadaliście. Zamknął oczy, to nie żyje. Tak. Dobra, bo Wiana, to ja jestem bardzo dumna z ciebie, braciszku, jak świetnie to rozegrałeś. Znaczy, powiem w ten sposób, zwłaszcza znaczy, no, z interakcji, w której weszliście z Balandorem po tym, jak zmartwychwstał, to z jego osobowości i psychiki dużo nie zostało. A już była mocno nadwyrężona przez stanowczo za długie życie, a śmierć, rezurekcja i zmiana smoka, w którym jest związany w kryształ, resztki jakiegokolwiek, resztki czegokolwiek totalnie rozwaliła. Jak ja kurwa zmienię tego Sida. Taką kulkę do wróżenia.
Tak, to ja bardzo gratuluję Widalowi świetnego rozegrania. Możesz wyczuć trochę niesmak tego, że to nie Flavius wziął statek, tylko ty zostałeś tam razem z Gromkiem, Melisandrę, Śnieżką, Lilith i całą naszą bandą NPC-ów w środku rozpierdolu. Ja dobrze, że Flavius tego nie słyszy. Tak, ale te, nie, ja się głównie skupiłam na tym, że kurwa zmienię tego Sida. O, ale zobaczę, ale będzie moją pierścionkiem, kurwa, będzie. Co kontynuuję, jak będziesz nawet miała okazję, bo tak jakby obiecałem, że tam polecimy na spotkanie z nimi. Aha, mając dwa smoki, dwie osoby związane, chcesz lecieć do ziomeczka, który jest w stanie od tak przemienić, czy jest smoka w kurde kryształ? Czy powiedziałem, że ja się stawię, nic nie mówiłem o was, więc...